Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejsze popołudnie na spotkaniu, którym tematem jest Polska 2014 potrzebuje bohatera, jakim był pułkownik Ryszard Kukliński, kulisy jego samotnej misji oraz kondycja patriotyzmu w dzisiejszej Polsce. Podyskutujemy i wysłuchamy wykładu na ten temat z panem sędzią Wiesławem Johanem oraz z panem Filipem Frąckowiakiem. Pan mecenas Wiesław Johan jest prawnikiem. W okresie komunistycznym prowadził wiele spraw opozycjonistów przed sądami komunistycznymi. Między innymi był obrońcą Jacka Kuronia, Zbigniewa Romaszewskiego, Henryka Wójca i Andrzeja, między innymi Andrzeja Raspochowskiego, szefa Solidarności Śląskiej. W roku 1997 został wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jest wykładowcą na warszawskiej uczelni Collegium Civitas. Pisuje jako publicysta do prasy prawniczej, jak i katolickiej. W świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński odznaczył sędziego krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Był również obrońcą w procesie politycznym pana Józefa Szaniawskiego, z którym po latach współpracy bardzo się zaprzyjaźnił. Pan Józef Szaniawski był pomocnikiem i przyjacielem pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, czyli bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Był doktorem historii, politologiem, publicystą, wykładał m.in. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadził działalność niepodległościową, a w stanie wojennym skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Uniewinniony dopiero w roku 1990 w grudniu jako ostatni więzień polityczny RP, czy PRL właściwie. PRL. Był również inicjatorem i założycielem Izby Pamięci poświęconej właśnie pułkownikowi Kuklińskiemu. Zginął tragicznie w Tatrach w dniu 4 września 2012 roku. Tu dzisiaj obecny pan Filip Frąckowiak jest właśnie synem pana Józefa Szaniawskiego. Obecnie przejął obowiązki dyrektora Izby Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i prowadzi tą instytucję obecnie. Jest absolwentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas, specjalizacja dyplomacja. Wiedzę swoją pogłębiał na wielu stażach w ambasadach i konsulatach RP. Między innymi w roku 2003 był w ambasadzie w Waszyngtonie. Witam jeszcze raz panów bardzo serdecznie w Hamburgu. Dzisiaj jest dzień 25 maja. Dwa dni temu, 23 maja, minęło 30 lat od momentu, w którym pułkownik Ryszard Kukliński został skazany zaocznie na karę śmierci, konfiskatę mienia, degradację do stopnia szeregowego za dezercję i zdradę ojczyzny. Dzisiejsze spotkanie możemy spotkać się, porozmawiać, wysłuchać wielu ciekawych informacji na ten temat. Odbywa się dzięki zaangażowaniu dwóch osób prywatnych, pani Renaty Rejniak i pana Waldemara Borowskiego, którzy przygotowanie złożyli bardzo dużo zaangażowania i bardzo dziękujemy, że mamy taką możliwość dzisiaj spotkać i na ten temat rozmawiać.
Dzisiejsze spotkanie jest transmitowane przez niepoprawny radio.pl i serdecznie pozdrawiamy słuchaczy tego radia, którzy obecnie to słuchają. W foyer do sprzedaży dwie książki, które za chwilę może potem pokażemy. Jedna jest o pułkowniku, druga jest o panu Szaniawskim, czy ojcu pana Filipa. Zachęcamy do kupienia, a po spotkaniu będzie można uzyskać podpis, porozmawiać i będzie taka na pewno pamiątka po takim spotkaniu dzisiejszym. W drugiej części spotkania będzie można zadać pytania. Ja podejdę z mikrofonem, więc proszę, jeżeli ktoś ma jakieś już pomysły, na jakie pytania zadać, proszę przygotować i to przeprowadzimy. Przekazuję mikrofon panu Filipowi i panu sędziemu. Państwu życzę wielu wrażeń. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Na wstępie chciałem bardzo podziękować za państwa obecność. Podziękować organizatorom za przygotowanie tego spotkania. Państwa obecność tutaj poczytuję sobie jako pewien rodzaj wdzięczności mojemu ojcu, który pracował dla Polski, dla pułkownika Kuklińskiego, dla tych Polaków także, którzy uważali, że Ryszard Kukliński i pamięć o nim należy się Polsce. Wraz ze śmiercią mojego ojca zadeklarowałem, że Muzeum Ryszarda Kuklińskiego, które się znajduje w Warszawie, które było dziełem nie tylko mojego ojca, ale nie mógłbym tutaj nie wspomnieć, że było to jedno z dwóch warszawskich muzeów, którym był bardzo przychylny i do powstania których przyczynił się pan prezydent Lech Kaczyński, chociaż oczywiście są to dwa różne muzea, to oba służą różnej wielkości, oba służą mówieniu prawdy o tym, czym była niemiecka okupacja i sowiecka okupacja Polski. To niewielkie muzeum, które jest w Warszawie Ryszarda Kuklińskiego, wielu przeszkadzało i obecne władze Warszawy chciały zamknięcia tej placówki, dlatego że tam się wprost mówi o tym, że Rosjanie, Związek Sowiecki, czy też Rosja Sowiecka, wykorzystywali Polskę do swoich imperialnych interesów. Bardzo wielu Polaków, nie tylko w Polsce, ale także przedstawicieli Polonii, stanęło w obronie tego muzeum w 2010 roku, kiedy prezydent Warszawy chciała doprowadzić do zamknięcia tego muzeum. I dlatego zdecydowałem się na prowadzenie takiej działalności, która by pamięć pozwoliła zachować pamięć o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Stawiam tezę, że jest to postać bohaterska i że Polska 2014 potrzebuje takich bohaterów, czy też dokładnie tego bohatera i opowiadając państwu o Kuklińskim, będę dowodził tej tezy. Ryszard Kukliński urodził się w 1930 roku w Warszawie, w rodzinie. Jego ojciec był robotnikiem w Ursusie, ale związany z PPS-em, z Józefa Piłsudskiego, z tradycjami piłsudczykowskimi. Ojciec zginął w
obozie koncentracyjnym niemieckim, wcześniej był w więzieniu na Pawiaku w Warszawie, torturowany, pojmany przez Niemców. Ryszard Kukliński jako chłopiec w tej Warszawie wychowywał się w Warszawie zupełnie innej niż ta, która jest dzisiaj. To była Warszawa o innym przekroju społecznym. Wychowywał się w jej śródmieściu, wśród swoich wraz z żydowskimi kolegami, którzy później, gdy znaleźli się za murem getta, to Ryszard Kukliński wraz ze swoim kolegą, panem Romanem Barszczem, dzisiaj inżynierem Romanem Barszczem, przerzucali przez mur getta żywność jakąkolwiek zresztą dla tych swoich żydowskich kolegów, ryzykując życie, chociaż bez wątpienia bardziej była to dla nich pewnie zabawa, czy ten Niemiec ich złapie. Świadczył o tym zresztą pan inżynier Roman Barszcz. Ryszard Kukliński w 1945 roku ma 15 lat i jak wielu nastolatków w tamtym czasie chce budować nową Polskę. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że jest to zupełnie inne pokolenie niż ci ludzie, którzy walczyli z Sowietami, z bolszewikami w 1920 roku i ich spojrzenie na obecność sowiecką w Polsce jest nieco inna. Kukliński od dziecka marzył o tym, żeby być w wojsku i w 1947 roku rozpoczyna karierę wojskową. Oszukał nawet w dokumentach, że ma lat 19. Przysięga wojskowa, którą wtedy składał, zawierała jeszcze sformułowanie honor i ojczyzna oraz tak mi dopomóż Bóg. Ryszarda Kuklińskiego, kiedy dowiedziano się, że starał się o działanie podczas okupacji w jakiejś małej organizacji, która walczyła na swój sposób z Niemcami, został, czy w jakiś sposób była powiązana z Armią Krajową, został zdegradowany i rozpoczynał w 1952 roku ten wchodzenie po szczeblach hierarchii wojskowej od początku. I co jest ważne, żeby powiedzieć, że w latach 60. rozpoczyna się pewna przemiana wewnętrzna, duchowa Ryszarda Kuklińskiego, dlatego że on zdobywa informacje o tym, że na terenie Polski przetrzymywana jest niezgodnie z prawem międzynarodowym broń atomowa. Ta broń, sowiecka oczywiście, znajduje się na wynajmowanym od Polski terytorium przez Związek Sowiecki. To są zamknięte jednostki, które są ochraniane przez żołnierzy, przez jednostki specjalne rosyjskie. I te rakiety z głowicami atomowymi znajdują się w mobilnych wyrzutniach. Na mobilnych wyrzutniach. Dalej, Ryszard Kukliński w 1968 roku dostaje rozkaz, aby w Legnicy, w dowództwie Grupy Północnej Armii Czerwonej, zaplanować atak na jedno z państw Układu Warszawskiego w ramach ćwiczeń na Czechosłowację. No i okazuje się, że te ćwiczenia to nie są ćwiczenia, tylko jest to na rozkaz Moskwy atak na próba stłamszenia tej tak zwanej praskiej wiosny, czyli jakiejkolwiek liberalizacji życia w Czechosłowacji. Kukliński to rzeczywiście zaplanował, ale od samego udaje mu się
wymknąć stamtąd pod, i nie uczestniczy w ataku na Czechosłowację, wojsk Układu Warszawskiego, pod pretekstem choroby wyjeżdża do Warszawy. W 70 roku dochodzi do masakry na Wybrzeżu i koledzy Kuklińskiego strzelają do polskich robotników, bezbronnych robotników, i to nie strzelają do nich stojąc twarzą w twarz, ale z czołgów i helikopterów. Kukliński mówił o tym, że później we wspomnieniach, że pytał swoich kolegów, jak było to możliwe, że zrobiłeś coś takiego. Te wspomnienia zresztą znalazły się w filmie Jack Strong. Ryszard Kukliński nie był oficerem, który doskonale radziłby sobie na poligonie. Miał jedynie 1,65 m wzrostu, uchodził za nieśmiałego. Za to był doskonałym strategiem i jego dowódcy od razu przewidzieli, że on będzie, przewidzieli go do planowania dużych operacji wojskowych na wielkich mapach sztabowych. I chciałem tu Państwu zaprezentować zdjęcie z poligonu pod Magdeburgiem w 1972 roku. Były tam ćwiczenia Układu Warszawskiego i te czołgi po horyzont to są czołgi Układu Warszawskiego, ćwiczą atak na zachód Europy. Kukliński w nich uczestniczył, był tam między innymi marszałek Kulikow, głównodowodzący Układu Warszawskiego, i coś się nie udało na mapach sztabowych, na których były zaznaczone strzałkami ruch dywizji, miejsca desantów w Europie Zachodniej, miejsca uderzenia atomowego. I ten Kulikow, według tego, co opowiadał sam Kukliński, zaczął krzyczeć na tych swoich dowódców. W tym czasie Kukliński w skarpetkach wchodzi na tę mapę i ustawia na tej mapie sztabowej wszystko tak, jak być powinno. Kulikow woła do niego, patrząc na to, co zrobił: "Wot, maladiec!" I tu się, w tym momencie się zaczyna wielka kariera Kuklińskiego jako sztabowca i zostaje oddelegowany do pracy w sztabie generalnym, a także zostaje sekretarzem wszystkich polskich delegacji na posiedzeniach Układu Warszawskiego. Zostaje oddelegowany także do Akademii Woroszyłowa, do Moskwy na kurs strategiczny. I Kukliński jest w Polsce postrzegany jako osoba absolutnie w Moskwie zaufana. Do tego pisze Jaruzelskiemu przemówienia. Przez jego ręce przechodzą wszystkie dokumenty dotyczące Układu Warszawskiego, dotyczące Polski w ramach Układu Warszawskiego. I teraz chciałem Państwu pokazać mapę. O, tutaj jest zdjęcie: Ryszard Kukliński nad, po prawej stronie, nad generałem Florianem Siwickim, szefem sztabu generalnego. W tle Wojciech Jaruzelski, obok marszałka Kulikowa, to jest w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej. Ten po lewej to jest właśnie ten Kulikow, który został przedstawiony w filmie jako taki pijak obrzydliwy, który samodzielnie planował atak na zachód Europy, co jest nieprawdą, bo nie planował tego osobiście. Tutaj jeszcze odnosząc się do tego zdjęcia właśnie. Kukliński podawał te dokumenty, wszystkie te dokumenty on jakby konstruował i w związku z tym miał pewną dowolność w kopiowaniu tych dokumentów, gdy podjął decyzję o współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz chciałem Państwu pokazać mapę.
mapę plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego. To jest bardzo znaczące, dlatego że jest to obecnie jedyny dokument świadczący o tym, że doktryna Układu Warszawskiego nie była jedynie obronna, jak to było oficjalnie zawarte w dokumentach, a także jak to przedstawiała propaganda komunistyczna. Ten plan operacji zaczepnej frontu nadmorskiego został stworzony w 1970 roku, a właściwie podpisany 25 lutego 1970 roku przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. Zatwierdza minister obrony narodowej generał Wojciech Jaruzelski 25 lutego 1970 roku. I też co pokazuje ten plan? Otóż polskie dywizje, ja to za chwilę przybliżę, PRL tutaj nad granicą z Niemcami Zachodnimi i RFN atakują Danię, część Niemiec Zachodnich, część Holandii oraz Belgii. Czerwone punkty tutaj, które też zaraz przybliżę, stąd nie widać, to są uderzenia atomowe, to są bomby, a także w tych miejscach, najbardziej uprzemysłowionych miejscach RFN. Jak Państwo doskonale wiedzą, tutaj jest Hamburg. To jest tak zwany pierwszy rzut strategiczny i ten pierwszy rzut strategiczny miał być poprzedzony uderzeniem atomowym, oczyszczeniem terenu. Dalej, wojska polskie i RFN w liczbie około 1,5 miliona atakują tę część Europy. Wszystko jest tu opisane. Które dywizje, jakie tempo natarcia, gdzie ma nastąpić desant. Oczywiście cieśniny duńskie, przede wszystkim jedyne wyjście z Bałtyku na Morze Północne, na Atlantyk. I teraz to ci żołnierze, to było mięso armatnie. Oni mieli oczyścić teren dla Armii Czerwonej. Polska była, ten atak nie był w interesie żadnego państwa poza Związkiem Sowieckim. Polskie wojsko było absolutnie do dyspozycji dowódców sowieckich. I Kukliński co widzi? Że Ludowe Wojsko Polskie nie jest ani ludowe, ani polskie de facto. I ten dokument, ta mapa pokazuje także, że Polska byłaby, podobnie jak w II wojnie światowej i podobnie jak w I wojnie światowej, największą ofiarą tego konfliktu. Dzisiaj wiemy już, że z NATO, żeby obronić się przed przejściem Armii Czerwonej przez tradycyjny korytarz na zachód Europy przez Polskę, planowało utworzyć wał atomowy na linii Wisły. Od 70 do 300 uderzeń atomowych. Także na granicy z Polski, z NRD. Oczywiście ten plan miał sens tylko wtedy, jeśli byłby zakrojony na szerszą skalę. Ale co ważne, proszę Państwa, otrzymaliśmy przed chwilą komunikat. No, nie wiem, jak go określić. Smutny, wesoły komunikat po prostu. Od 3 godzin nie żyje generał Jaruzelski. To podanie radio niepoprawne. Więc ja nie wiem, czy to jest smutna, czy wesoła wiadomość, ale po prostu człowiek, wróg Polski, Polaków, po prostu odszedł. Bardzo proszę, Filipie, kontynuuj. Bardzo dziękuję. Cóż za wyczucie, wydaje się. Cóż za wyczucie. To oznacza, proszę Państwa, że już wkrótce zaczną się w Warszawie bardzo poważne protesty,
które będą protestami przeciwko wskazaniu miejsca pochówku generała Jaruzelskiego po wąskach wojskowych. Ale odniosę się do tego może w dalszej części, bo jestem żywo zainteresowany tymi manifestacjami. Ludzie pytają, dlaczego wtedy? Dlaczego 1970 rok? Proszę Państwa, te plany istniały nie od 1945 roku, nie od 1920 roku, a jest to kontynuacja właściwie imperialnej polityki carskiej. Nawet, można powiedzieć po prostu wprost, Piotra I. Bo gdyby porównać tę mapę do mapy ataku w 1920 roku, która znajduje się w książce autorstwa mojego ojca o pułkowniku Kuklińskim, to one są bardzo podobne. No, różni się oczywiście tempo natarcia, różni się oczywiście sposób pozyskiwania paliwa, źródeł energii, rodzaj broni, ale Kukliński też wychodził z takiego założenia przy swojej przemianie, takiej duchowej, że właściwie to nie ma znaczenia, czy jest to Rosja carska, czy jest to Rosja sowiecka, bo te plany imperialne są niezmienne. I dlatego używam tak często sformułowania Rosja sowiecka. I trzeba powiedzieć, że ten komunizm to była jedynie nowa przykrywka dla imperialnej polityki rosyjskiej. Dzisiaj możemy już spokojnie powiedzieć, że to także nie ma znaczenia, czy jest to Rosja carska, Rosja sowiecka, czy Rosja Putina. Bo widać, że od początku polityka Putina była taka, aby doprowadzić do odbudowy imperium sowieckiego, rosyjskiego, które sobie pozwala na takie rzeczy jak aneksja Krymu, atak na Ukrainę. A zatem pułkownik Ryszard Kukliński, obiecałem Państwu zbliżenia tutaj, to pozwolę sobie zacząć od zbliżenia na Hamburg. Tutaj widać te uderzenia atomowe w tych najbardziej strategicznych portach. A więc okazało się, że Sowietom wcale nie zależy na tym, żeby przejąć infrastrukturę. Także i to jest jedyna mapa. Dlaczego to jest taki ważny dokument? Ponieważ to jest jedyna mapa, która to pokazuje. Na pewno to jest wariant. Ona pokazuje jeszcze jedno, że to nie dwóch szalonych generałów, marszałków usiadło w kantynie i na serwetce sobie narysowało jakiś tam plan. To wszystko było bardzo dokładnie opisane. Odtajniono i IPN niedawno odtajnił także mapę, która z 79 roku, która pokazuje przewidywane uderzenia natowskie w razie odpowiedzi na atak Układu Warszawskiego. I tutaj wszystkie dywizje biorące w tym udział są opisane, które rodzaje wojska, głębokość natarcia. Jest to jedyna taka mapa odtajniona, ona się znajduje w Muzeum Kuklińskiego. Kukliński zatem podejmuje w 70 roku decyzję o przekazaniu informacji, które posiada Stanom Zjednoczonym. W związku z tym proponuje wywiadowi PRL, że wojskowemu, że przeprowadzi, zorganizuje taki rejs dookoła Danii przez Cieśniny Duńskie i tam porobi różne, to miał być rejs turystyczny, jak ten wojskowym, ale porobi fotografie, tych fotografii nigdy za dużo. Z jednego z portów wysyła list do ambasady Stanów Zjednoczonych w Bonn,
i dochodzi do spotkania w kolejnym, w którym w tym liście pisze, że jest oficerem jednego z państw komunistycznych, że jest wielu oficerów, którzy są przeciwni sowieckiej okupacji i że chciałby się spotkać z oficerami Armii Stanów Zjednoczonych. Podpisany PV, czyli polski Wiking. Amerykanie nie byli zainteresowani współpracą z grupą oficerów, a jedynie z jednym. Wysłali na spotkanie z Kuklińskim nie przedstawicieli armii, a przedstawicieli Centralnej Agencji Wywiadowczej, CIA. Kukliński nie wiedział o tym na początku. Przez trzy kolejne lata organizował te rejsy, gdzie dochodziło do spotkań, podczas których dochodziło do spotkań z oficerami Stanów Zjednoczonych. Kukliński deklarował swoim kolegom z jachtu, że idzie kupić części do swojego samochodu. I rzeczywiście wracał z tymi częściami. Od razu zadeklarował, że nie chce Stanom Zjednoczonym, że nie chce żadnej nagrody finansowej za to, co robi. Nawet gdy Amerykanie przynosili mu te części do samochodu, to on im oddawał pieniądze za zapłacenie tego. I takie rejsy trwały do... Pierwszy był w 72 roku, były trzy. Później kontrwywiad zajął się tym, o co chodzi z tymi rejsami. Wciąż jednak Kukliński był bez zarzutu. Natomiast chciałem Państwu pokazać zdjęcia Ryszarda Kuklińskiego tutaj z generałem Jaruzelskim podczas posiedzenia kierownictwa Układu Warszawskiego. To jest mapa poglądowa już amerykańska, która pokazuje, że ta operacja była zakrojona, oczywiście stworzona na podstawie danych wywiadowczych, informacji, które otrzymali od Kuklińskiego. To, co Państwo wcześniej widzieli, to jest jedynie to. Ta operacja była oczywiście zaplanowana. To jest drugi rzut strategiczny. Czyli Armia Czerwona, która idzie na zachód Europy. Kukliński zdawał sobie sprawę, że zagrożeniem nie tylko jest wysłaniem dla Polski, zagrożeniem jest nie tylko wysłanie Polaków do walki na zachodzie Europy w interesie Kremla, nie tylko zbombardowanie Polski przez NATO, państwa NATO, ale także samo przejście Armii Czerwonej przez Polskę. Jak mogłaby wyglądać Polska po przejściu Armii Czerwonej, to już akurat my Polacy doskonale wiemy i kojarzy się to i mogło być to oczywiście najgorsze ze spotkań z jakąkolwiek armią, bo sam Kukliński mówił, że Armia Czerwona była najpotężniejszą i najbardziej nieludzką machiną wojskową, jaką znała historia. Potem kontakty Kuklińskiego z CIA przenoszą się do Warszawy. Kukliński sam prosi Amerykanów, żeby dali mu tabletkę, którą w razie wpadki może przełknąć i zadać sobie śmierć. Psują się relacje rodzinne Kuklińskiego. To jest znakomicie w filmie przedstawione, choć tylko fragmentarycznie. Natomiast Kukliński zbliża się do awansu. Tymczasem Polska, tutaj jest z marszałkiem Dmitrijem Ustinowem zdjęcie. Kukliński, ten, który stoi, podaje dokument do podpisania. Niedawno historycy doszli do tego,
takie słynne zdjęcie Kuklińskiego z Ustinowem. Na którym Kukliński podaje mu dokument do podpisania. Dzisiaj wiadomo już, że był to ten dokument, który przekazuje zwierzchnictwo armii radzieckiej, armii sowieckiej nad polską armią na wypadek wojny. Jak wiadomo, było oczywiste, że od końca II wojny światowej polska armia była absolutnie do dyspozycji Armii Czerwonej, no tylko że jakaś tam fasadowa współpraca musiała być, przepływ dokumentów i przez polskich zwierzchników. Po podpisaniu tego dokumentu już w latach 70. Takiego obowiązku już nie było. O jaką wojnę chodziło? Otóż chodziło właśnie o ten atak Związku Sowieckiego na zachód Europy. Misję Kuklińskiego można podzielić na dwie zasadnicze części. Na taką globalną, która była poświęcona temu informacjom o uzbrojeniu Związku Sowieckiego, o tym, gdzie mieli się ukrywać sowieccy marszałkowie na wypadek wojny, o tym, jak miał wyglądać atak na zachód Europy. Oraz druga część poświęcona stanowi wojennemu, bo otóż Kukliński został przez Jaruzelskiego oddelegowany do takiej wąskiej grupy przygotowującej wprowadzenie stanu wojennego. To się od początku wcale nie nazywało stan wojenny, jeszcze się nie nazywało, ale było to bardzo wcześnie, bo pierwsze naciski Sowietów na Polskę były na przełomie września i października 80 roku, czyli około miesiąca po zalegalizowaniu Solidarności. Kukliński twierdził, że ruchy sowieckie przy granicy z PRL to była tylko przykrywka. Służyła ona temu, właściwie przykrywka, czyli te ruchy służyły temu, że jeśli zdławi Solidarność siłowo polska armia, to a Rosjanie zostaną poza granicami Polski, to Zachód odetchnie z ulgą. I myślę, a dobra, Rosjanie nie wchodzą, Sowieci nie wchodzą, no to my też nie wchodzimy, niech się Polacy tam kotłują sami. Oczywiście w Polsce było wystarczająco dużo wojsk Armii Czerwonej, żeby mogli to sami zrobić porządek. Nikt tutaj nie musiał wchodzić, ale wiemy także, że Jaruzelski prosił Sowietów, żeby weszli do Polski, żeby to Sowieci rozbroili Solidarność. I teraz Kukliński przekazał wszelkie informacje, które mógł przekazać Stanom Zjednoczonym. Znamy przynajmniej jedną interwencję amerykańską, do której doszło w wyniku informacji, które przekazał Kukliński. Otóż prezydent Carter zadzwonił do Breżniewa w grudniu 80 roku, ostrzegając, że jeśli Rosjanie, jeśli Armia Czerwona wejdzie do Polski, to spotka się to z odpowiedzią militarną Stanów Zjednoczonych. Padają zarzuty, że Ryszard Kukliński nie przekazał informacji Solidarności, na przykład członkom Solidarności, o tym, że kiedy będzie wprowadzony stan wojenny i w jaki sposób. Ryszard Kukliński tłumaczył, że podobnie zresztą jak przedstawiciele Kościoła, którzy wiedzieli o przygotowaniach do stanu wojennego, tłumaczył, że na nic by się to zdało, a wręcz doprowadziłoby to do jeszcze większej masakry, bo gdyby członkowie Solidarności próbowali się przygotować do odparcia wojskowego ataku, to tego, co się wydarzyło w kopalni Wujek, gdzie powiedzmy tam byli przygotowani robotnicy,
do tego odparcia ataku, a jak wiadomo, te czołgi wjechały jak w masło i w ten mur i co się dalej wydarzyło, wiadomo, to taka masakra wydarzyłaby się w całym kraju. O, tutaj świetnie się akurat otworzyło zdjęcie. Wojciech Jaruzelski obok Breżniewa, nad nim Włodzimierz Lenin. I Ryszard Kukliński, przepraszam, niestety powoli muszę kończyć, więc chciałem przejść teraz do, przedstawić Państwu sytuację, kiedy Kukliński musiał uciekać z Polski. Na jednym z zebrań generał Siwicki poinformował, że wśród nas jest amerykański agent, szpieg. Jest kilka wersji, jak doszło do tego, że w sztabie generalnym, że polski sztab generalny, polski kontrwywiad dowiedział się o tym. Jedna mówi o tym, że dokumenty przesłane do Langley, do siedziby CIA, zostały przekazane do Moskwy przez agenta sowieckiego tam zainstalowanego. Inna wersja mówi o tym, że to, co zrobił Kukliński, a rzeczywiście to zrobił, przekazał papieżowi Janowi Pawłowi II informację o wprowadzeniu stanu wojennego, o staraniach wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, o przygotowaniach, to środowisko wokół naszego papieża było także bardzo zinfiltrowane przez służbę bezpieczeństwa. Tak czy inaczej, Kukliński przekazał komunikat swojemu oficerowi prowadzącemu, że musi uciekać, i to z rodziną. On sobie zdawał sprawę, że jeśli go złapią, w najlepszym wypadku grozi mu kara śmierci, kula w łeb, jeśli nie tortury na Rakowieckiej czy na Łubiance. Bardzo długo, bo kilka tygodni trwały próby ewakuowania Kuklińskiego. Na pewno wiadomo, że Amerykanie sprowadzili z Niemiec ludzi, których nie znała polski kontrwywiad, do ewakuacji Kuklińskiego. I znów są trzy wersje tego, jak Kukliński wraz z rodziną został ewakuowany. To jest na pewno on sam wyjechał w skrzyniach na pocztę dyplomatyczną w samochodzie do Berlina Zachodniego, a pani Kuklińska wraz z synami poleciała samolotem na fałszywych dokumentach do Londynu. Jedna z wersji mówi tak, że Kukliński był tego dnia, jeszcze to był 7 listopada, w ambasadzie sowieckiej na bankiecie z okazji rewolucji październikowej. Tam przekazał jednemu z generałów sowieckich prezent w postaci bielizny przywiezionej z NRD dla córki tego sowieckiego generała. To wręczał jemu przed samą ambasadą, co miało zmylić czekających na niego, śledzących go już agentów. Następnie pojechał na imieniny swojego przyjaciela Romana Barszcza na Saską Kępę w Warszawie. Tam zamienił mundur na cywilne ubranie i dalej już bezpośrednio uciekł. Ale nic z tych scenariuszy nie jest potwierdzone, bo prawdopodobnie CIA po prostu nie chce ujawniać swoich technik ewakuacji agentów. A co się dzieje w Polsce? Kukliński ucieka do Stanów Zjednoczonych. W Polsce trwają poszukiwania. Zniknął Kukliński. Jak zniknął Kukliński, no to już wiadomo, który z tych 8 oficerów przygotowujących stan wojenny był agentem. Dlaczego ich... To był oczywiście wielki błąd, można powiedzieć, Służby Bezpieczeństwa, że ich, czy kontrwywiadu wojskowego, że ich nie aresztowali, ale prawdopodobnie chodziło o to, że prace nad stanem wojennym były już tak zaawansowane i Rosjanie tak naciskali, że tych prac nie mogli przekazać komuś innemu i aresztować całej tej grupy. Bo pozostało do wprowadzenia stanu wojennego około miesiąca. Ryszard Kukliński uciekł 7 listopada 1981 roku. W sztabie generalnym powiedział, to była sobota, że nie będzie go w poniedziałek w pracy, że jedzie do teściowej na Śląsku, która jest chora.
Więc dał sobie jakby 3 dni spokoju, trwają jego poszukiwania później. I w 1984 roku zostaje skazany na karę śmierci. Ja przywiozę Państwu fotokopię tego wyroku, ona się znajduje tutaj na tym stoliku. To jest 1984 rok. Tymczasem w Polsce jest prowadzony stan wojenny. O, to jest to zdjęcie, Kuklińskiego i Ustinowa, o którym mówiłem. To jest prawdopodobnie ten dokument, który oddaje władzę w razie wojny w ramach Układu Warszawskiego Armii Czerwonej nad władzę nad polskim wojskiem. Natomiast w 1983 roku Wojciech Jaruzelski otrzymuje platynowo-złoty order Lenina. Oj, to jest ważne, żeby to dzisiaj powiedzieć. Nie było tej informacji w Polsce, proszę sobie wyobrazić. Najwyższe odznaczenie w sali Władimirowskiej na Kremlu otrzymuje. No, tam nie jest napisane za co, ale za co mógłby otrzymać w 1983 roku takie odznaczenie? No tylko za wprowadzenie stanu wojennego. Kukliński ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, ukrywa się pod innym nazwiskiem. Poza domem państwo kuklińscy nie mówią w języku polskim.